zewnątrz. To poproszę, że mógł zdjąć cały pierwszy kolor, że to jest nagranie, rozumiem, z pańskiego samochodu, tak? Tak, to jest nagranie z pojazdu, którym kierowano. Po otworzeniu odmiany dodatkowych wyjaśnień, to jest nagranie samochodu. Ja kieruję. To w takim razie gdyby pan sądowi mógł powiedzieć, bo poprzednio wyjaśnił pan tak. Pierwszy wchodząc na wysepkę spojrzał w moim kierunku, zobaczył, gdzie znajduje się pojazd i uprzedł, znajdowałem się w odległości około 20-30 metrów od przejścia. Pojazd pierwszy zatrzymał się przed krawędzią wysepki i poczekał, aż przejadę przez przejście. Tak pan wyjaśnił. A wcześniej wyjaśniał pan, że z pana zdaniem pieszy nie znajdował się na przejściu dla pieszych, ponieważ nie znajdował się na jezdni, czyli na wyznaczonym na jezdni przejściu dla pieszych. Dobrze rozumiem. Tak, Wysoki Sądzie, przejście dla pieszych stanowi powierzchnię jezdni, nie wysepki azylowej. Wysepka azylowa zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy rozdziela przejście na dwa. Tak. Wysepka rozdziela przejście na pieszych. Na dwa odrębne przejście w związku z powyższym. I to jest na nagraniu pierwsze. Nie znalazło się na przejściu. A nie również, panie, nie wchodził już. A to do tego zaraz przejdziemy. Bo przepis mówił o pierwszym wchodzącym. Przejścia pierwszym nie znajdował się na przejściu dla pierwszych. Ani na nie nie wchodzi. To w takim razie obwinany mógł sądowi powiedzieć, co pańskim zdaniem ten pieszy robi. Ten pieszy przechodził przez pierwsze z tych dwóch przejść, następnie wszedł na wysepkę i będąc na wysepce pieszy, pierwszego dotyczyło tam kilka przepisów, które między innymi właśnie artykuł 26 konwencji o ruchu drogowym, do którego pieszy nie powinni wchodzić na jezdnię bez uwzględnienia odległości i szybkości zbliżania się pojazdu, to było po stronie pierwszego powinność, no i artykuł 14 punkt 1 litera A ustawy prawo drogowym, które zabrania pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przejdący pojazd, w związku z tym ten pieszy wchodzenia nie tylko nie rozpoczął, ale go rozpocząć nie mógł, ponieważ tego zabrania artykuł 14 punkt 1 litera A ustawy. Czyli pańskim zdaniem rozumiem pieszy robił co? Pieszy doszedł do przejścia dla pieszych, zbliżał się do niego, następnie się przed nim zatrzymał. Widoczny na zdjęciu pieszy. Przeszedł przez jedno przejście. Dochodził do przejścia dla pieszych i do drugiego. Się przy nim. Przed nim. Przed nim zatrzymał. Na tym nagraniu jest widoczne całość tego przechodzenia tego pieszego przez to pierwsze przejście, tak jak pan to interpretuje. Czyli przeszedł przez to pierwsze przejście, zatrzymał się na wysepce, tak? Gdzie pańskim zdaniem kierował się ten pieszy? W Wysokim Sądzie pieszy prawdopodobnie chciał przejść przez jezdnię, oczywiście. Natomiast jakie są inne możliwości? Możliwości są na przykład takie, żeby się pieszy zatrzymał, żeby się przycofnął. Wysepka azylowa akurat służy do tego, między innymi, żeby pieszy poczekał na właściwy moment. Sekundę, przepraszam. Ja się nie pytam o abstrakcyjną sytuację, tylko o to widać. No więc. Dopóki pieszy nie rozpoczął wchodzenia na przejście dla pieszych, obowiązku kierującego inaczej. Ja tutaj zostałem obwiniony o wykroczenie z artykułu 86b, paragraf 1 kodeksu wykroczeń, według którego... Proszę obwinionego. Tu działa tak. Sąd zadaje pytania i pan na nie albo odpowiada, albo odmawia odpowiedzi na pytanie. Pytanie było proste. Tak. Co pańskim zdaniem miał zamiar ten pieszy zrobić, wchodząc na to pańskim zdaniem pierwsze przejście dla pieszych. Co on miał zamiar zrobić? Moim zdaniem ten pieszy zamierzał kontynuować swoją drogę gdzieś tam
prawdopodobnie w stronę ulicy Skarszewskiej, albo może na następne przejście dla pieszych pomieszczeń. Znaczy, nie wiadomo, co ja przechodził od ulicy Skarszewskiej. Nie, on przechodził przez Sikorskiego w stronę Skarszewskiego, też w tej okolicy stronie. To my jedziemy tutaj od strony. Nie, Skarszewska jadąc z tego co wiem, jest chyba po lewej. Po prawej. Na też prawej, to jest co to właśnie. Możemy to zrobić. Wysoki sądzie po prawej, bo tutaj idziemy od skrzyżowania z ulicą Gdańską. To jest skrzyżowanie z ulicą Gdańską? A, tam w tle, nie, no ja to są. Aha, dobrze. No to o właśnie, to mamy, bo to może on cofniemy, to będzie nam łatwiej. No i pierwszy. W tej chwili przechodzi przez. Rozpoczął przechodzenie. Okej, okay, no i w takim razie, co naszym zdaniem on ma zrobić? On prawdopodobnie zamierza iść albo w stronę ulicy Skarszewskiej, albo potem być może skręcić w lewo. Z punktu widzenia pieszego, co ma, tak, co ma zamiar zrobić? No pieszy zamierza przejść przez jeden. Tak jest. Przez cały, prawdopodobnie przez cały. Dlaczego prawdopodobnie? No bo nie mam pewności co do tego, czy na przykład pieszy z tego zamiaru nie zrezygnuje. Pieszy może zrezygnować. A jakie przesłanki mogą wskazywać na to, że on chce zrezygnować z tego? No nie ma takich przesłanek. Zobaczmy dalej w takim razie. O, mamy taką sytuację. Pieszy, jakie jest. Przesłanki wskazują na to, że on może zrezygnować z tego zamiaru? Pańskim zdaniem jako kierującego. Zasadniczo no, można przyjąć z całkowitą pewnością, że on będzie chciał przechodzić. Oczywiście. Można przyjąć z pewnością, że pieszy chce przejść z lewej strony na ulicy Sikorskiego na prawo. Ma do pokonania dwa przejścia dla pieszych. I ma do pokonania dwa przejścia dla pieszych. Po drodze mamy setkę. To w takim razie, jakie obowiązki obciążają pana jako kierującego, jeśli pan widzi, że pieszy chce przejść z jednego, z jednej strony ulicy na drugą? Kierujący pojazdem na podstawie artykułu 26 ust. 1 ustawy prawo drogowe ma trzy obowiązki. No. Ma po pierwsze zachować szczególną ostrożność. Która według. Zatrzymajmy się. Tak, właśnie chciałem to doprecyzować. Szczególna ostrożność została zdefiniowana w artykule 2, punkt 22 ustawy prawo drogowe, jako zwiększenie uwagi, tak, aby. Szczególna ostrożność polega na. Jest to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Wobec tego. Tak, Wysoki Sądzie. W jaki sposób? Ponieważ, no właśnie dokładnie tak, zwiększyłem uwagę i uważnie obserwowałem poczynanie pieszego. I dopóki nie doszło do zmiany warunków i sytuacji na drodze, taką zmianą nie miałem na co reagować. No, rzeczywiście nie miałem na co reagować. No nie, no jeżeli... Czyli zwiększył pan tylko uwagę, tak, uważność, jak pan tam powiedział, tak? Czyli nie zmniejszył pan prędkości, nie zahamował pan, w żaden sposób nie zmienił pan sposobu jazdy, jedyne co pan zrobił, to jak pan to określił, zachował pan większą uważność, tak? Wysokie sądzie. No, z definicji wprost wynika. Nie pytam, co wynika z definicji, ale się pytam, co pan zrobił jako kierujący. Dokładnie tak. Z należytą uwagą zwiększoną i to wybitnie zwiększoną, obserwowałem zachowanie tego pieszego. Właśnie dlatego widziałem, co on robił. Jak by pan to w takim razie sądowi mógł udowodnić? Szczerze, bo jakoś nie prawo sobie to wyobrażam. Wysoki sądzie, no szczerze mówiąc, to jest ciężka sprawa do udowodnienia, czy ktoś zwiększył uwagę, czy nie zwiększył uwagi. Ale przejścia dla pieszych, zwiększyłem swoją uwagę. No dobra, ale nie wchodząc w szczegóły. Ale szczegóły jest tak, też i tak. Żadnych innych, że tak powiem, czynności pan nie wykonał. Nie zmniejszył pan prędkości, nie zahamował pan, tak? Wysoki sądzie, nie do końca, ponieważ ja też oczywiście zmniejszałem prędkość w tym momencie już nie tylko nawet ze względu na samego pieszego, ale również chociażby dojazd do skrzyżowania, którego geometria wymaga. Przyznam się szczerze, nie za bardzo to wynika. No nie, no. Ale pańskim zdaniem zmniejszył pan prędkość. Tak, bo słychać, możemy akurat w filmie. O ile? W filmie tylko nie będzie słychać, ponieważ w filmie jest podłożona. Czyli z jakiej do jakiej prędkości? Wysokie sądzie, no.
Nie wiem, zwiększenie na mniejszą. No, nie jestem w stanie określić dokładnie kilometrów na godzinę prędkości, ponieważ no, nie mam tachografu całego. No dobrze, czyli jedyne co pan na pewno zrobił, to zwiększył pan tą uwagę, wzmocnił się. Tak, oczywiście, mam, nie, ale to nie jest jedyne. To nie jest jedyne, ponieważ również wysokie są pożarowe. Czyli jezdnia w tym miejscu, gdzie jest to przejście do pieszych. Szerokość każdego z pasów zęby ma pół metra i odstęp pomiędzy nimi też jest pół metra. Z tego widać, że szerokość samej jezdni pomiędzy wysepą azylową a krawężnikiem jest ma jakieś 3,60 m, 3,70 m. Mój samochód ma 2 metry jakimś tam z haczykiem niewielkim. I w związku z tym, że widząc, że jestem pieszy, na wszelki wypadek, że mówię, w żadnej łaski wielkiej, bo jednak jestem za same zasady obowiązany poruszać się możliwie blisko prawie krawędzi jezdni, tak tutaj, w tym momencie, po prostu prawie, że przejechałem przy samym krawężniku, po prostu zwiększając już dodatkowo odległość od tego pieszego. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, zbliżyłem się do prawego krawężnika. Tym bardziej, że tutaj linia krawędziowa jest, jak wysokie są widzi, przed wysepką azylową jest już usunięta, więc tutaj można troszeczkę podjechać dalej, a tam dalej jest... Trzecią rzecz, którą pan zrobił, bo rozumiem, że były trzy? No i oczywiście obserwowałem cały czas uważnie. No to tam uważam. No, to teraz puścimy. Tam dalej jest zwolnione, tak, żeby będzie łatwiej tutaj celować. W tym miejscu pieszy znajduje się całkowicie na wysepce azylowej. Pieszy znajduje się na wysepce azylowej. Nawet pan od tego przejścia znajdował się wtedy w jakiej długości? No, Boże, nie sprawdziłem, jaka jest długość tej wysepki, ale to myślę, że to jest jakieś 12 metrów, 15 metrów. Mhm. Paręnaście metrów, tak? Tak, gdzie wydaje. Tak mi to ocenia. To w takim razie, wracając do tego, co pan poprzednio powiedział, co to znaczy, pańskim zdaniem, że pieszy nie ma prawa wejść pod nadjeżdżający pojazd? To znaczy, jaką odległość musi zachować? Znaczy, Wysoki Sądzie, to wszystko zależy. To wszystko zależy... Nie, nic nie zależy. Na razie, od tego, co pan mówi, to nic nie zależy. Pan cytuje przepisy. Znaczy, ja cytuję przepisy. Uważa pan, że pieszy nie mógł wejść na przejście. W związku z powyższym mamy następującą sytuację, którą jest teraz widoczna na zdjęciu. No. I gdyby pan uprzejmie powiedział, jakiej odległości, w jakiej odległości przed nadjeżdżającym pojazdem wejście na pasy przez pieszego można kwalifikować jako wejście przed nadjeżdżający pojazd. A to, Wysoki Sądzie, to już jest bardzo, ten przepis obowiązuje bardzo długo i zostało wyjaśnione w ten sposób, że z zabronionym wchodzeniem na jezdnię bezpośrednio przed ten pojazd mamy do czynienia wówczas, gdy kierujący pojazdem jest zmuszony do nagłego, intensywnego hamowania lub do realizacji jakichś innych manewrów obronnych, typu ucieczka na inny pas jezdni, na inny pas ruchu, na inną część drogi. Spotkałem się z interpretacją, którą na przykład właśnie Instytut Ekspertyz Sądowych Instytut Ekspertyz Sądowych imienia Nazena proponował, że to intensywne hamowanie, oni tak to dosyć precyzyjnie określili, że chodzi o to, żeby kierujący nie był zmuszony do hamowania z siłą hamującą większą niż połowa maksymalnej siły hamującej możliwe do osiągnięcia w danej warunkach. To jest taka dosyć precyzyjna rzecz. Większą niż połowa wartości. To w takim razie, gdyby ten pieszy tutaj na tym zdjęciu teraz podbiegł 2 metry i się znalazł na przejściu, to by targnął czy nie targnął? Z całą pewnością tak, ale i tak nawet gdyby podbiegł, to i tak nie miał fizycznej możliwości de facto wejść przed pojazd, ponieważ akurat tak wysoki są tak jakby cofnąć jeszcze raz ten materiał, jakbyśmy otworzyli ten materiał filmowy, to widać, że pieszy nie ma szansy znaleźć się przed pojazdem, ponieważ ja jeszcze jestem w takiej odległości od tego przejścia, że pieszy ewentualnie co mógłby zrobić na odbiegnięciu, to mógłby trafić w bok pojazdu, a nie przed. Nie,
nasze trajektorie by się przycięły. Ja był gdzieś mniej więcej w połowie przejścia. Jak pan to policzył? No, na podstawie, no myślę, że przygodni. Jak policzyłem? No, no, to na prędkości. Znaczy, myślę, że to jest szacunkowo. Nie, bo nie. Szacunkowo to można oceniać różne rzeczy. Pan twierdzi, że się na 100% pieszy bieg w bok pańskiego pojazdu. No to zakładam, że pan wie, z jaką prędkością pan jechał i z jaką prędkością ten pieszy się poruszał, gdyby chciał przebiec przed pańskim samochodem. Oceniam na podstawie materiału filmowego. Ileś tu jest pikseli i tutaj w tych pikselach można by było to ewentualnie policzyć, no bo to jest... Nie, znaczy pewnie by można, ale pan kategorycznie stwierdził, że tak by nie mogło być. No to ja się pytam, na jakiej podstawie? Zarówno na podstawie tego, co widziałem w naturze, bo no też... Sąd w naturze nie widział. Tak, więc oczywiście, więc no... Ocena prędkości to nie jest tak, że ja sobie porównuję, że akurat no ja w tej chwili jadę 30-40 km/h. Nie takie było pytanie. No. Pytanie było inne. Pytanie odnosiło się do tego, co pan wyjaśnił na poprzedniej rozprawie. Pytanie było następujące. Co by było, gdyby ten pieszy zrobił dwa kroki szybciej i by postawił tą nogę za ten krawężnik? Co już pan interpretuje jako znalezienie się pieszego na przejściu? Wysokie sądzie, więc jedyne miejsce, w którym to pierwszy mógłby zrobić, no, te dwa kroki szybciej postawić, to wyłącznie podczas przechodzenia przez wysepkę azylową. To po pierwsze, ponieważ przepisy zabraniają pierwszemu zwalniania lub przepieszania kroku podczas przechodzenia przez jezdnię. Ale więc nie przechodzi przez jezdnię, tylko przez... No więc właśnie, dlatego... No więc gdyby zrobił te dwa kroki szybciej, no bo mówimy o tym newralgicznym momencie, który pan interpretuje jako znalezienie się pierwszego na pasach, to jest postawienie nogi na jezdni, na asfalcie. Może być jeszcze postawienie nogi, bo no, równie dobrze, gdyby się pierwszy nie siedziało, więc no, już jakby ta siatka nawet trzeba wystawać ponad... Poza krawędź jest nie to. A jakby rzucił tą siatkę na przejście, to też się liczy? Znaczy w wysokim sądzie. Wtedy no, to nie byłby pierwszy, tylko to byłoby przeszkoda. To było jeszcze co innego. To było rzucenie przez pierwszego w pojazd mechaniczny. No to żeśmy ustali. No to wracając do pytania sądu w takim razie. Co by było, jakby on znał tą pańską interpretację tego przepisu i stwierdził, że jakby no, musi się znaleźć na tym przejściu, czyli musi fizycznie stanąć na tym asfalcie. No więc nie mógłby tego zrobić, ponieważ zabrania mu tego jednoznacznie i wprost. Artykuł 14 punkt 1 litera A no zabrania wchodzenia na jezdnię w takiej sytuacji. Nie, nie. No, znaczy nie mógł. Więc wracamy do poprzedniego pytania sądu w takim razie. Bo pan mówi tak, nie mógłby zrobić, bo by wtargnął. No bo ja się pytam, jaka jest ta interpretacja wtargnięcia. No, to jest dlaczego pan uważa, tak, że w tym przypadku by wtargnął. Więc bo w tej sytuacji byłbym albo zmuszony do jeszcze bardziej do ucieczki już poza całkowicie poza krawędzią, z prawej strony, nie byłoby właściwie możliwości w tym momencie, żebyśmy zatrzymać. Bo inne zapisy uwagę, to jest dosłownie parę metrów, więc no, to zależy o którym każdy mówimy, bo też jest kwestia tego, mówimy o tym właśnie. Od którego momentu... Nie, mówimy o tym kadrze, proszę powiedzieć. Na kadrze jest moment, specjalnie tak sąd zatrzymał, z którego wynika, że od tego momentu pan pieszy na przejściu się nie znajduje zgodnie z pańską interpretacją. No, pomiędzy przejściami. Tak jest, pomiędzy przejściami. No i teraz przez tą wysepkę musi przejść, żeby się znaleźć na drugim przejściu. No i teraz pytanie w takim razie, czy on może podbiec na tej wysepce? On teoretycznie może nawet podbiec, ale cały czas on nie może wchodzić, to pieszy nie powinien wchodzić na jezdnię bez uwzględnienia odległości szybkości zbliżających się pojazdu, a nie kierujący. No więc... A kierujący ma prawo liczyć na podstawie tego 4 ustawy, tak, że pieszy będzie przestrzegał przepisów i że pieszy nie wejdzie na jezdnię bez uwzględnienia przedadący pojazd. No i teraz pytanie, czy gdyby ten pieszy tutaj podbiegł, to by wszedł bezpośrednio tu na wieżę. On by pewnie wtedy wbiegł, bo musiałby kontynuować bieg. Nie. Znaczy, pytania są, odnoszą się do pańskich wyjaśnień, do pańskiej interpretacji przepisów. Pytam teoretycznie. Pan mówi tak, zachowałem wszystkie niezbędne warunki prawidłowego tego, wszystkie tam należytą ostrożność zachowałem. No więc, rozumiem, że mówi pan w sytuacji, że zachował należytą ostrożność, odnosząc konkretnie do tego zdarzenia, że pieszy idzie tak, jak idzie, pana interpretacja przepisów jest taka, jaka jest. W związku z powyższym uważa pan, że nie ma pan obowiązku w tej sytuacji udzielić pierwszego pierwszeństwa. I to sąd rozumie tą argumentację, przyjmuje. Ale teraz mówimy o
tak jak Pan powiedział, o zasadzie ograniczonego zaufania w związku z powyższym i możemy założyć hipotetycznie, że pieszy też zna tą interpretację i mówi tak, jak ja postawię nogę na asfalcie, to będzie musiał mnie przepuścić. Tak już mówię największym. No to w największym skrócie by tak było, pod warunkiem jednym, że rzeczywiście pieszy by tej stopy na asfalcie, czy po prostu wchodzenia by nie rozpoczął, łamiąc zakazy. Ponieważ, Wysoki Sądzie, to jest... Tak, artykuł 14 punkt 1 litera A ustawy zabrania pieszemu wchodzenia na jezdnię. No to tak, ja wiem. Trzy razy. Ja wiem, się pytam, ale dlaczego ten przepis miałby zastosowanie w tym konkretnym przypadku? W sensie chciałem rozszerzyć troszkę wyjaśnić. Ponieważ dokładnie tak samo pieszy, skoro nie może wchodzić na jezdnię w określonych warunkach, tak samo na przykład pieszy nie może wchodzić na przejście, na przykład ma nadawane czerwone światło, przez co to jest 5. I w takiej sytuacji, ani w jednej, ani w drugiej, jeżeli pieszy wejdzie na jezdnię łamiąc zakaz, to... Panie obwiniony, dlaczego pańskim zdaniem on by ten zakaz złamał w tej sytuacji? Ponieważ ja już mówiłem, że w takiej sytuacji, gdyby pieszy kontynuował swój, ale tym bardziej gdyby przyspieszył jeszcze kroku, to prawdopodobnie, no na pewno zmusiłby mnie do... Dlaczego na pewno? Ponieważ w tym momencie ja też bym się starał, bym się na podstawie z kolei artykułu 3 ust. 1 ustawy jednak mimo wszystko uniknąć narażenia jego na niebezpieczeństwo, które on sam... Panie obwiniony, ja bym bardzo prosił, żeby pan przestał cytować te przepisy, które chyba nie do końca pan rozumie, tylko odniósł się do konkretnej sytuacji. Ja się nie pytam pana o przepisy, ja się pytam o sytuację na drodze. No więc sytuacja na drodze była... Sytuacja na drodze, pytam się, bo pan mówi tak, byłbym zmuszony do gwałtownego hamowania. Więc się sąd pyta, dlaczego? Ponieważ... Czyli krótko mówiąc, z jaką prędkością pan jechał, w jaki sposób pan drogę obserwował, o to przy sąd pyta. A nie o to, czy pieszy by złamał konkretny przepis, czy nie. Wysoki sądzie, obserwowałem drogę uważnie... To inaczej, to poruszałem się z prędkością... Z jaką prędkością pan jechał? Znacznie poniżej dozwolonej, ze względu chociażby na gołę zużywania. Czyli z jak? Więc nie, no, tam się prędkość zmniejszała, więc powiedzmy od 50, które miałem gdzieś na wysokości wybliskiego, powiedzmy. Nie, o to pytam. Tu z jaką prędkością pan? W takim sensie ciężko naprawdę określić. Skoro ciężko, to skąd pan wie, że byłby pan zmuszony do gwałtownego hamowania? Bo gdyby pan jechał na przykład 10 km na godzinę, nie, to nawet jeżeli pieszy wszedł na to przejście, to nie był pan zmuszony do gwałtownego hamowania, bo hamowanie z prędkości 10 km do zera, naprawdę ta odległość tutaj jest wystarczająca. W tym sensie na podstawie tego filmu można ocenić, mamy w tej chwili na 23 sekundę filmu, jeżeli ktoś przesunęli go o sekundę dalszą, to byśmy zobaczyli jeden pojazd, który przejeżdża w pół sekundy, w tym konkretnym momencie, to też jest ciężko powiedzieć. No to z jaką prędkością? No, można było przeliczyć, ja w tej chwili nie... Nie, no pan ocenia, opowiada o tym, co tutaj widzimy, kategoryczne stwierdzenia, w związku z powyższym chciałby się sąd dowiedzieć, na jakiej podstawie. Wysoki sądzie, na podstawie tej właśnie, że... Byłbym zmuszony do gwałtownego hamowania. Okej. Tylko w takim razie, z jaką prędkością pan jechał? No wysoki sądzie, no to jest bez żadnego problemu, do ocenienia. No to proszę ocenić. Na serio, tylko mówię, jakby wysoki sąd mógł na przykład... Proszę ocenić. No pan formułuje konkretne. Ja w tym miejscu miałem jakieś 40 km. I zwalniał pan, tak? I tutaj zwalniał, od tego miejsca zwalniał, mam nogę wielu od dawno. No i tutaj gdzieś myślę, że mogę coś 30 na godzinę. No to w takim razie, dlaczego uważa pan, że z 30 km na godzinę na tym trzeba by było gwałtownie hamować? No to na takim dystansie. Czyli z, jak to pan powiedział, z powyżej połowy normalnej siły jakoś tak. Z siłą hamującą, przekraczającą połowę, maksymalnej siły hamującej. Tak jest, to na jakiej podstawie pan to ocenia? Wysoki sądzie, no więc... tak, biorąc pod uwagę szerokie przejście dla pieszych, tutaj jakieś 4 metry. No. Są normalne, w ogóle jest w takiej odległości, nie wiem.
tej chwili to jest jakieś 10 metrów. No, nie. Z 10 metrów no, trzeba było przeliczyć dokładnie to opóźnienie hamowania, jakie byłoby tutaj konieczne do tego, żeby się zatrzymać. No, no to ja rozumiem, że mam panu przeliczony. Nie mam tego zapisania przeliczonego. To w takim razie skąd kategoryczne twierdzenie, że był pan zmuszony do gwałtownego hamowania? No, proste pytanie, prosta odpowiedź. No to, co panu się wydaje, to jest jedno. Nie, nie. A to, co miałoby miejsce tak naprawdę, to jest zupełnie inna sprawa. A pan formułuje kategoryczne tezy, że pieszy nie mógł wejść, bo byłbym zmuszony do gwałtownego hamowania. Nie ma takiej możliwości, żeby on wbiegł na tą jezdnię, ponieważ by naruszył artykuł 14 ustawy prawa ruchu drogowego. Jak pan wyjaśnia? No skoro pan tak wyjaśnia, to znaczy, że pan wie, ale a nie, że pan przypuszcza. Ale w wysokim sądzie jest kwestia podstawowa taka, że to pieszy podejmuje w tym momencie decyzję, czy rozpoczyna wchodzenie, czy nie. I teraz, skoro pieszy nie rozpoczął tego wchodzenia... Nie. W wysokim sądzie, czy na tym filmie widać pieszego, który rozpoczął wchodzenie? Pieszy nie rozpoczął wchodzenia, bo przejechał mu pan prawie po nogę. Więc no. Jakby decyzja była wtórna, nie pierwotna, jeśli chodzi o podjęcie decyzji. W wysokim sądzie. Kierujący więc... pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany są pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych, no, czyli takiemu, który wchodzenie rozpoczął. No. Mówimy tutaj a jaka jest różnica? Różnica jest taka, że... Jaka jest różnica pomiędzy wchodzącym, a rozpoczynającym wchodzenie? To no znaczy, to... Który moment jest, bo to, że wchodząc... No, no dobra, tak wysoki jest sądzie. Sądowi różnica. Wysoki sądzie. No. Wchodzenie polega na przekraczaniu krawędzi, granicy jakiejś powierzchni, jakiegoś pomieszczenia. No, polega właśnie na rozpoczęciu przekraczenia tej granicy. Który to jest moment? No to jest moment, w którym jakakolwiek dowolna część no, osoby, która coś przekracza, przechodzi, rozpoczyna przechodzenie ponad czy przez granicę. Jeżeli mówimy o wchodzeniu do pomieszczenia, na przykład do naszej sali, no. To osoba, która się zbliżać będzie do tych drzwi, czy nawet będzie pod nimi stała, to ona jeszcze nie wchodzi na salę. Ona będzie wchodzić na salę w momencie, kiedy otworzy drzwi, przez te drzwi przechodzi, ona w tym momencie wchodzi na salę. Dokładnie. Ale to jak jedną nogą przekroczy ten próg, dwoma nogami, głową, od samego początku, w którym momencie jakakolwiek dowolna część wychodzi poza obrys drzwi. To znaczy, że od tego momentu, w którym ta dana osoba zdaje... Rozpoczyna czy wchodzi? Bo już się pogubiłem. Znaczy, w wysokim sądzie. Wchodzenie polega... Sekundę proszę odmienionego. Pani mówi tak, że należy udzielić pieszemu pierwszeństwa z chwilą, kiedy wchodzi na przejście, bądź rozpoczął wchodzenie, tak? Nie, tak, z chwilą, w którą pieszy wchodzi na przejście lub znajduje się na tym przejściu, a znajdowanie się na przejściu, skoro ustawodawca rozróżnił wchodzenie od znajdowania się, no to z tego wniosek prosty, że znajdowanie się na przejściu dla pieszych to jest taki etap, w którym pieszy już całkowicie znajduje się na przejściu, ponieważ wchodzenie zakończył. No to ustalmy, kiedy ten pieszy, mamy tutaj to zdjęcie, kiedy on by wchodził na to przejście. Wysoki sądzie, na tych kazach nie ma pieszego. Możemy cofnąć, ewentualnie możemy pokazać, w którym miejscu pieszy wchodzi. Nie, no tutaj to tam, w tamte pasy, bo to on już przeszedł. No tak, ale na to przejście dla pieszych, ten pieszy nigdy nie rozpoczął wchodzenia na tym przejście. Ale no to właśnie się sąd pyta, zgodnie z pańską definicją, kiedy by rozpoczął. To znaczy, kiedy by pan był zobligowany do wykonania czynności zmierzających do ustąpienia mu pierwszeństwa? Co by pan musiał zobaczyć? O tak już mówię. Wysoki sądzie, pieszy musiałby po prostu rozpocząć wchodzenie czyli na przejście. Co zrobić? Przekraczanie krawężnika rozpocząć. Czyli w jaki sposób? No, wysoki sądzie, jeżeli tu jest krawężnik, to... Ale co, to znaczy miałbym nogę mieć podniesioną, jedną nogę postawioną na asfalcie, czy nie wiem, jakby, nie wiem, głowę skłonił i był za krawężnikiem, to już też by rozpoczął wchodzenie, czy wysoki nie? Sądzie, dowolna część tego pieszego, jeżeli się znajdzie poza... poza obrysem już tej części drogi, na której pierwszy był, czyli to był chodnik, czy zebra zelowa. Pieszy rozpoczyna przechodzenie przez przejście, to niego dowolna część ciała. Rozpoczyna przekraczanie właśnie granicy. Pomiędzy... Znajduje się na jezdni, tak? Znaczy, nie. Kiedy pieszy zaczyna się częściowo znajdować na jezdni, a częściowo jeszcze na dotychczas zajmowanej części drogi. To w takim razie, gdyby obwiniony sądowi mógł jeszcze wytłumaczyć. Załóżmy hipotetycznie, przepraszam za dygresję, nie, no oczywiście. Załóżmy hipotetycznie, że na tym przejściu dla pieszych stoi starsza pani z balkonikiem. Tu mamy jeszcze jest przy krawężniku, ale ponieważ pani już jest dość schorowana i
taka no już leciwa, to jest pochylona i głowa jej wystaje przy tym balkoniku już poza obręb krawężnika. Ale potrzeba to wchodzenie, czy nie? Wysoki sądzie, tutaj przede wszystkim zacznijmy od tego, że akurat co do starszej pani, co do osób o niepełnosprawności, zwłaszcza widocznej, mamy przepis specjalny, który nakazuje kierującemu pojazdem zatrzymanie się w celu umożliwienia przechodzenia tej osoby. Ale to ja nie pytam, czy to umożliwia, czy nie umożliwia. Ja się pytam, czy zgodnie z pańską definicją zaczęła przechodzić, czy nie zaczęła. Wysoki sądzie, to wszystko jest kwestia tego, jeżeli się znajduje poza obecnym, oczywiście tak. Rozpoczęła. Czyli jeżeli stoi przy krawężniku, a głową znajduje się już na jezdni, to rozpoczęła przechodzenie. No tak, może w zasadzie fizycznie, zgodnie z mechaniką ruchu człowieka, nie zrobiła nawet kroku, tak? Wysoki sądzie, owszem, bo w tym momencie jest już od tego momentu zaczyna być możliwa kolizja pomiędzy tym pieszym, który no, tak jak powiedzieliśmy, w jakiś sposób wykracza poza granicę swojej części drogi, jest możliwa kolizja z pojazdem, który poruszył po jezdni. A tu właśnie temu o to chodzi, żeby zapobiec takim sytuacjom. Jeżeli część ciała pieszego znajduje się na jezdni, rozpoczął on już przechodzenie przez przejście, ponieważ wychodzi możliwość kolizji pomiędzy częścią jego ciała a pojazdem. Z drugiej strony, Wysoki Sądzie, jest jeszcze kwestia taka, że właśnie od tego momentu, od którego pieszy rozpoczął wchodzenie, obowiązuje zakaz, chyba że są jakieś uzasadnione przyczyny. Generalnie pieszy nie może zwalniać lub przyspieszać kroku podczas przechodzenia, więc sama ta okoliczność, że pieszy zaczął w jakiś tam sposób wykraczać poza obrys tej swojej dotychczas zajmowanej części, no to w tym momencie już od tego momentu tak naprawdę pieszy jest zobligowany do tego, że już jak już rozpoczął przechodzenie, to już powinien w tym momencie ten swój ruch kontynuować. A jeszcze druga hipotetyczna sytuacja. Jeżeli ktoś jest po kulach i te kule się znajdują na jezdni. Wysoki sądzie, no to znowu mamy cały czas ten sam przepis specjalny. Więc a to ja nie pytam. Ale ja bym wziął inny. W takim sensie ja proponuję inny przykład, bo my nie musimy się tutaj odchodzić do osób niepełnosprawnych. Możemy na przykład wziąć pieszą osobę, która prowadzi rower. To jest też pieszy. No, więc w tym momencie, kiedy na przykład ten prowadzony przez tą osobę rower zaczyna przednim kołem przekraczać poza krawędź jezdni, to w tym momencie też dochodzi, jest możliwość kolizji. Ale nie z ciałem człowieka. Ale nie, ale to, ale w takim razie to ta definicja jest w takim razie niczego. Wysoki sądzie, ale nie z ciałem człowieka, owszem, tylko że kwestia jest taka, że pieszy i tak nie może rozpocząć. Właśnie o to chodzi, że pieszy. Ja odnoszę wrażenie proszę opiennego, że pan zna te przepisy, ale pan ich kompletnie nie rozumie. Wysoki sądzie, nie. Bo w takim razie akurat ten pański przykład z rowerem przeczy mi akurat dokładnie temu, co pan powiedział kilka minut temu. Sądzie, chyba się zgodzimy. Wysoki sądzie, nie. Bo zakładamy, że rower na pewno nie jest żadną częścią ciała człowieka. Oczywiście, że nie. Jeżeli już nie jest częścią rower ciała. Jedzie na przejście, to już jest. To już znaczy, że część zacznie rozpoczął przechodzenie. Znaczy, to kompletnie nijak do całego pańskiego wywodu, który. Wysoki sądzie, ja się tutaj raczej chodziło mi o zakaz wchodzenia na jezdnię, którego celem jest właśnie uniknięcie kolizji jakiejkolwiek pomiędzy pojazdami poruszającymi się po jezdni, a nie proszę odmiennego. Cały pański wywód i całe pańskie twierdzenie, że nie doszło do wykroczenia, opiera się właśnie dokładnie na tym, o czym pan przez ostatnie 10 minut mówił. Że pańskim zdaniem pieszy rozpoczyna wchodzenie na jezdnię dopiero w momencie, jak postawi nogę na drodze, na przejściu. Nie mówiłem, że jak postawi nogę na przejściu. Ja mówiłem, że cały czas w momencie, jak dowolna część tego pieszego, to może być ręka. Może pieszy się wysunąć. Jak dowolna część jego znajduje się na jezdni. Jak dowolna jego część zaczęła przekraczać, wykraczać poza tę część drogi, na której się uprzednio znajdował. Bo wchodzenie na jakąś tam powierzchnię no, polega na przemieszczeniu się z dotychczas zajmowanej powierzchni na tę powierzchnię, na której się będzie to ta dana sprawa. To jeszcze, gdyby pan sądowi tłumaczyć jedną rzecz. Jak już odchodząc od takiej kazuistyki konkretnej, tylko przechodząc jakby na poziom jakby zasad, czy też dóbr prawnych, które mają chronić przepisy. Pańskim
zdaniem te przepisy dotyczące pieszych, kierowców i tak dalej, to czemu one mają służyć? Wysoki Sądzie, przede wszystkim zarówno przepisy ustawy prawo drogowym, jak i konwencji o ruchu drogowym, ich istotą jest ruch drogowy i zapewnienie jego bezpieczeństwa, ja nie pytam, płynności. Nie pytam o i właśnie w tym prawa o ruchu drogowym, ale właśnie tylko sąd się pyta o przepisy dotyczące pieszych i przepisy artykułu 86b punkt 1, który mówi, kto nie udziela pierwszeństwa pieszemu, podlega karze. Pańskim zdaniem te przepisy mają zabezpieczyć? Wysoki Sądzie, więc zacząłem tłumaczyć istotą tych właśnie obu aktów prawnych jest ruch drogowy, jak sam tytuł też wskazuje, jego bezpieczeństwo, płynność i w związku z tym to właśnie przepisy dotyczące na przykład zachowania pieszych przekraczających drogę w poprzek, właśnie są tak celowo. Przepraszam, że pan jeszcze raz przerwie. Tak. Nie odpowiada pan na pytanie. Ale już odpowiadam. No właśnie nie odpowiada. Bo ja sobie właśnie pytanie. Pytanie jest proste. Naprawdę nie wymaga takiego wywodu od konwencji. Pytanie jest proste. Czemu pańskim zdaniem mają służyć przepisy dotyczące udzielenia pierwszeństwa pieszemu i zabezpieczające to przepisy karne określone w kodeksie wykroczeń, które za nieprzestrzeganie tych przepisów przewidują karę? Czemu one mają służyć? Pytam konkretnie o te przepisy, o których pan mówi. 26 ustawy prawo ruchu drogowego i zabezpieczające tą sankcją artykułu 86b, paragraf 1.1. Czemu one mają służyć? Wysoki Sądzie, one służą temu, aby kierujący pojazdem aby było zachowane bezpieczeństwo pieszego, który przechodzi przez jezdnię, ale nie jest ich celem bynajmniej zatrzymywanie ruchu drogowego w celu wpuszczania na jezdnię pieszych, którzy chcą dopiero wejść na jezdnię. Dobrze, przepisy dotyczące udzielania pierwszeństwa pieszego. Ustępowanie. Służą do zapewnienia pierwszeństwa pieszemu, ale co? Ale że nie mają na celu co? Chodzi w nich o zabezpieczenie bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez jezdnię, natomiast nie jest ich celem zatrzymywanie ruchu drogowego w celu wpuszczania na jezdnię pieszych, którzy wchodzenie nie rozpoczęli, którzy by dopiero wchodzenie chcieli rozpocząć. Wynika to zarówno ruchu drogowego celem wpuszczenia na jezdnię pieszego, nie weszli. Nawet wchodzenie nie rozpoczęli, którzy dopiero wchodzenie zamierzają rozpocząć. Lub wchodzenie nie rozpoczęli. To wrócę jeszcze do pytania, które są pan zadał na poprzedniej rozprawie. To jak ktoś za pan czynić? Wysoki Sądzie, tutaj w tym przypadku nie pamiętam w tym momencie, ale kwestia jest też taka, że właśnie między innymi. Nie pamiętam, czy w czasie wydarzenia widocznego na filmie, jechał za mną. Ale niezależnie od artykułu 19 ustęp 2 punkty 1 do 2 ustawy, które zabraniają, według których kierujący pojazdem obowiązany jest jechać z prędkością nieutrudniającą jazdę innym kierującym i hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa lub utrudnienia, cały czas obowiązuje również zakaz. I to jest jednoznaczny zakaz, on obowiązuje niezależnie od tego, czy są jakieś inne samochody, czy nie, wyrażony w artykule 49 ustęp 1 punkt 2 ustawy prawo drogowym, który zabrania zatrzymywania pojazdu na przejściu dla pieszych i w odległości mniejszej niż 10 metrów od tego przejścia. Jaki ma związek? Ano taki, że artykuł 49 ustęp 4 wyłącza ten zakaz jedynie w przypadku unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. W tej konkretnej sytuacji nie ma przepisu, który by nakładał na kierującego pojazdem obowiązek, czy w ogóle nawet by uzasadniał zatrzymanie pojazdu w celu wpuszczenia na jezdnię pieszego, który nie rozpoczął wchodzenie na przejście do pieszych. Gdybym zatrzymał przejście, na którym nie ma pieszego, naruszyłbym zatrzymanie. Nie tylko na którym nie ma, ale gdzie nie występuje pieszy, który rozpoczął wchodzenie na to przejście. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ artykuł 26 ust. 1 mówi wyłącznie o ustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych. Przebywania się na przejściu dla pieszych przez 10 metrów przed.
wcisnąć jeszcze, jeśli można jeszcze. Ponieważ zarówno w artykule 13 ust. 1a, jak i w artykule 26 ust. 1a ustawy prawo podróżowe została użyta forma imię słowo przymiotnikowego czynnego, mówimy o pieszym wchodzącym albo znajdującym się na przejściu dla pieszych. Jest to oczywiście z podstawowych zasad języka polskiego wynika, że chodzi tutaj o taką osobę, która już to wchodzenie czy znajdowanie się rozpoczęła. Jest to wykonawca czynności teraźniejszej, już trwającej, a nie dopiero takiej, która ma się rozpocząć w przyszłości. Dokładnie ta sama forma imię słowo przymiotnikowego czynnego została użyta przez prawodawcę w definicji z artykułu 2 punkt 38 ustawy, który mówi o pojeździe uprzywilejowanym. Otóż pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym jest pojazd wysyłający sygnały świetlne i dźwiękowe o zmiennym tonie. I teraz jest kwestia taka, że dopóki pojazd ten nie wysyła ani sygnałów dźwiękowych, ani świetlnych, to pojazdem uprzywilejowanym nie jest. Dokładnie tak samo pieszy, który nie rozpoczął wchodzenia na przejście dla pieszych, nie jest pieszym wchodzącym na to przejście. Pieszy, który nie rozpoczął wchodzenie na przejście, nie jest pieszym wchodzącym. Na przejście. I wracając do tej pańskiej definicji, rozumiem, wchodzącym jest, jeżeli jakakolwiek jego część ciała znajduje się na jezdni. Tak? Że jeżeli rozpoczął przekraczenie właśnie granicy pomiędzy jezdnią a inną powierzchnią drogi, przejście dla pieszych może być powierzchnią jezdni, ale także drogi dla rowerów czy torowiska, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Nie. Dobrze. Otworzył mi na i tu też rozumiem taką samą sytuację, tak? Tak, Wysoki Sądzie, ponieważ pieszy widoczny po lewej stronie, już tym bardziej nie było żadnych wątpliwości, że on na pewno nie będzie wchodził, no tak? bo stoi, bo zatrzymał się na wyzepce i patrzył. A pańskim zdaniem dlaczego się zatrzymał? Ponieważ respektował zakaz wchodzenia do jezdni w takiej konkretnej sytuacji. No tak wygląda właśnie, że... A nie dlatego, że widział pana jadącego i no nie chciał ryzykować wypadku. No właśnie dlatego nie mógł wchodzić właśnie temu właśnie wypadkowi ewentualnemu. Ma zapobiec właśnie zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem. Właśnie dlatego ten pieszy nie mógł tego zrobić. Właśnie dlatego pieszy nie mógł rozpocząć wchodzenia na jezdnię. Powinien wyjaśnić pieszy widoczny. Z lewej strony, na wyzepce. Nie przebywa za pieszych. Nie rozpoczął wchodzenia. To, że nie wszedł, to jest już druga sprawa. Nie rozpoczął wchodzenia. Dobra, po prostu nie rozpoczął wchodzenia, ponieważ nie widział,
Którego prędkość i odległość, no, ocena jego była, jego, była powinnością pieszego. Pieszy powinien był uwzględnić przed rozpoczęciem wchodzenia na jezdę. A te panie z prawej strony? Te panie z prawej strony idą sobie wzdłuż jezdni, wzdłuż drogi po chodniku i dopiero w ostatnim momencie zaczynają się odwracać w stronę przejścia, żeby być może w stronę patrzeć za siebie, że być może będą przechodziły. To dopiero jak już dawno przyjechałem, to prawdopodobnie nie. I to rozumiem też, nie miał pan obowiązku brać pod uwagę, tak? Znaczy Wysoki Sądzie, ponieważ to są osoby dorosłe, to są osoby, które z całą pewnością nie sprawiały wrażenia, że nie będą przestrzegały przepisów, że nie dojdzie do czegoś takiego, że one w jakiś sposób nie będą przestrzegały przepisów i na przykład właśnie wejdą na jezdnię w sposób zupełnie niespodziewany. No w związku z tym na podstawie artykułu 4 ustawy miałem prawo liczyć, że osoby te właśnie zachowują się dokładnie tak, jak przepisy przewidują. Osoby widoczne po prawej stronie. Moim zdaniem nie chciałby wejść na przejście. Nie, tego nie powiedziałem w zasadzie, po prostu. No dobrze, Moim zdaniem te osoby być może chciały, mogły chcieć, ale to i tak. To, chciały przejść ale ten zamiar tak naprawdę uwidocznił się dokładnie już w momencie, jak byłem może 2 metry od tego przejścia, może. Ponieważ on się uwidocznił właśnie w ten sposób, że te panie się obróciły za siebie. Bardzo blisko przejścia dla pieszych. I w związku z tym byłem pewny, że nie wejdą na przejście przed moim samochodem. Jeszcze puściłem do końca. Wysoki Sądzie, ale ja tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz się zwrócić uwagę, ponieważ ja cały czas mam wrażenie, że tutaj został odwrócony, został przeniesiony ciężar dowodowy na moją stronę. Dlaczego ja mam udowadniać, że nie doszło do wykroczenia, skoro to właściwie rolą oskarżyciela publicznego jest wskazanie, że do wykroczenia doszło? Nie ma absolutnie obowiązku niczego udowadniać. Rozpouczył pana o prawie do odmowy składania wyjaśnień. Jedno zdanie, które mógł pan powiedzieć sądowi. Czy ma pan składanie wyjaśnień? Co więcej, ma pan prawo odmowy odpowiedzi na pytania i tylko tyle. Natomiast jeżeli pan się dzieli, że tak powiem, swoim zapatrywaniem na przepisy, no to sąd to weryfikuje. Absolutnie nie ma pan. To ja bardzo chętnie, tylko po prostu chciałbym też się dowiedzieć, jakie jest stanowisko oskarżyciela publicznego w tym zakresie. Stanowisko oskarżyciela publicznego zostało sformułowane już na spółkach. Owszem, tylko że oskarżyciel publiczny powinien udowodnić, że którykolwiek z tych pieszych jest pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. To jest rola oskarżyciela chyba, skoro artykuł 86b ust. 1 pierwszy ustawy. Oskarżyciel udowodnił, przedstawił filmy, które właśnie żeśmy obejrzeli. To który z tych pieszych był pieszym wchodzącym? A przejście dla pieszych? Nie. No tak, no. Nie proszę odbijanego. Fakt, że pan w jakiś sposób interpretuje przepisy, też nie znaczy, że ta interpretacja jest prawidłowa. Ja tego nie wiem. Po to sprawa trafiła do sądu, że skoro jest, że tak powiem, różna interpretacja tego samego przepisu, to sąd ma obowiązek stwierdzić po prostu, czy interpretacja jest prawidłowa. Jeśli uzna, że interpretacja oskarżyciela publicznego jest prawidłowa, wymierzy wyrok skazujący. Jeśli uzna, że pańska interpretacja, wydaje wyrok uniewinniający. Takie jest zadanie sądu. Wysoki Sądzie, ja tego absolutnie nie kwestionuję. Ja po prostu chciałem się dowiedzieć, skoro artykuł 86b, paragraf 1 kodeksu wykroczeń przewiduje karę za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wbrew obowiązkowi, a artykuł 81 mówi o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych lub znajdującemu się na tym przejściu, to ja po prostu bardzo chciałbym się dowiedzieć, który z tych pieszych
widocznych na tych filmach, zdaniem oskarżyciela publicznego, jest pieszym wchodzącym na przejście lub znajdującym się na tym przejściu, które mu były pochodzone. Sądząc w treści wniosku ukarania obok. Ale w którym momencie ten pieszy był pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych? To dlatego sąd będzie oceniał. Okej. Okay. No chyba do tego jest powołany, z tego co się zdążyłem zorientować. Również z tego co się zdążyłem zorientować. Pańskie wyjaśnienie na poprzedniej rozprawie i w dniu dzisiejszym przez prawie półtorej godziny mają przekonać sąd, że pańska interpretacja jest prawidłowa. A kwestia ciężaru dowodu nie ma tu nic do rzeczy. Okay. Materiał dowodowy został zgromadzony. To znaczy w tych trzech tomach jest może go z 10%, no ale sam mówię po tym, co jest tutaj na tych nagraniach, jest wystarczający, bo rozumiem, że kwestia stanu faktycznego, czyli tego, co się stało, jest nie kwestia. Nie, kwestia stanu faktycznego oczywiście, że nie. Tylko że kwestia jest taka, czy zostały wyczerpane znamiona wykroczenia, o którym. No i do tego, z tego, co ja się orientuję, jeśli chodzi o moją długoletnią pracę, jest sąd. Przepraszam, nie. No. Czy oskarżycie publicznie na pytania? Wysoki sądzie do tego drugiego materiału z ulicy Gdańskiej. Ja bym chciał, żeby opiniony określił, czy przed przejściem dla pieszych przyspieszą. Wysoki sądzie, ponieważ jak można by zauważyć na materiale filmowym, pojazd jadący przede mną opuścił skrzyżowanie, ale wcześniej zmniejszył prędkość, ja jechałem za nim, też zostałem niejako zmuszony tą sytuacją do zmniejszenia prędkości. Potem zacząłem wracać do prędkości takiej, która jest naturalna do poruszania. Także tak, w tym momencie rzeczywiście przyspieszałem. Zwiększałem prędkość pojazdu, zaraz za tym jak pojazd, który skręcił w prawo, zwolnił mi drogę. Wysoki sądzie, jeszcze jedno pytanie. Sekundę, to za to tylko ulewa. W czasie zjazdu do skrzyżowania z ruchem okrężnym zwiększył. Nie z ruchem okrężnym, to było za, mówimy o drugim filmie, czyli na Gdańsku. To o pierwszym, czy o drugim? O drugim, wysoki sądzie, to jest na ulicy Gdańskiej. Aha, mówimy o pytaniu. Pierwsze skrzyżowanie z ulicą Słowackiego jest następne do Moskiego. To skrzyżowanie z ulicą Słowackiego. Moskiego i Wybickiego kolejnego. Zwiększyłem prędkość po tym, jak poprzedzający mnie pojazd skręcił w ulicę Słowackiego. I drugie pytanie? No i w odniesieniu do tego pierwszego, czy wtedy już obwiniony widział ruch pieszych na jezdni przed sobą? Nie, sobie sądzę, nie było. Odległość pieszego przekraczającego jezdnię jeszcze przed wyspą rozdzielającą, przed tym tak zwanym azylem. Jak pan wtedy zinterpretuje przepis artykułu 26, który pan doskonale zna, który obliguje kierującego do zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych, aby nie narazić na szkodę, skoro zbliżali się piesi do wyspy? Więc odpowiadając na to pytanie, artykuł 26 ust. 1 ustawy prawo drogowym nakłada na kierującego pojazdem obowiązek zmniejszenia prędkości nie na sam widok przejścia dla pieszych, tylko tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu lub wchodzącego na to przejście, do którego się kierujący pojazdem zbliża. Ponieważ ja się zbliżałem do konkretnego przejścia dla pieszych, a na tym przejściu dla pieszych nie było ani pieszego wchodzącego, ani zbliżającego się, wobec tego ten przepis, ten obowiązek nie ma zastosowania. Moim zdaniem nie powinienem zmniejszać prędkości, ponieważ na przejściu dla pieszych na moim pasie drogi. Na tym przejściu, do którego się zbliżałem, bo tak. Na tym przejściu, do którego się zbliżałem, nie było żadnego. Przecież nie było pieszego znajdującego się na tym przejściu, ani wchodzącego na to przejście. Mhm. A propos jeszcze tego pytania w takim razie. Z tego pierwszego nagrania, bo to nagranie zaczyna się. Bo sąd będzie musiał później drogo pokłosić, bo nam będziemy pojechać zobaczyć, w jakiej odległości jakby od przejścia dla pieszych rozpoczyna się to nagranie. No ale tak jest kawałek drogi. W takim razie, gdyby pan powiedział sądowi jeszcze, w jaki sposób pan ocenił, że ten pieszy wchodzący na to pierwsze przejście, nie zdąży wejść na to pańskie. To jest, co interesuje. Wysokie sądzie, przyjmując, że pieszy
nie zwiększy prędkości, a nie mógł tego zrobić na podczas przechodzenia przez jezdnię. Mógł. Nie, przepis to zabrania, więc no nie mógł. I jak rozumiem, że jak przepis zabrania, to nie mógł. Znaczy, powiedzmy tak, no żadne okoliczności nie wskazywały na to, że ten pierwszy będzie się zachował w sposób sprzeczny z przepisami, więc no w tym momencie ja miałem prawo liczyć, że rzeczywiście, że pierwszy tego nie zrobił. Ja nie o to pytam. Ale właśnie o to chodzi, że w tym momencie ten pierwszy i z obserwacji... Nie. Ja nie o to pytam. Ja pytam o inną sprawę. Ja pytam o sprawę, w jaki sposób pan oceni, jak się ten pierwszy będzie zachowywał na samym początku tego nagrania. Kiedy pan znajduje się, tak jak na mojej opaki, 100-150 metrów od tego przejścia, a on wchodzi dopiero na to pierwsze. Krótko mówiąc, dlaczego pan uznał, że on będzie przechodził jakąś tam w miarę normalną prędkością, nie będzie podbiegał, nie będzie biegł i tak dalej. Krótko mówiąc, na jakiej podstawie doszedł pan do takiego przekonania, że on się rzeczywiście nie pojawi na tym przejściu w takiej odległości, że będzie pan miał go obowiązek przedłużyć? Wysoki sądzie, ale to nie jest tak, że to ja w jakimś jednym tylko konkretnym momencie oceniam, co robi pierwszy, tylko ja, zgodnie zresztą z obowiązkiem zachowania szczególnej ostrożności. No właśnie, cały czas bacznie obserwowałem jego zachowanie i cały czas obserwowałem właśnie, czy on się właśnie przyspiesza, nie zwalnia i tak dalej, i dalej. Aproksymując mniej więcej prędkość tego pieszego i oceniając, w którym miejscu ja się znajdę, cały czas wychodziło mi, że ja będę przed tym pieszym, że ten pieszy po prostu nie ma możliwości wejścia przed pojazd. Oceniając prędkość, z którą się poruszałem. I prędkość pieszego przechodzącego przez przejście i wysepkę. Te warunki się nie zmieniły, więc... Uznałem, że nie wejdzie on na przejście. W takim momencie, aby nie spowodować konieczności wykonania przeze mnie gwałtownego hamowania. Tak dobrze to rozumiem. No i nie tylko gwałtowne hamowanie, potem byłaby i kwestia też, nie wiem, ucieczki na chodnik, czy, no bo to już wszystko zależy od momentu, w którym by doszło właśnie, tak jak to mówi też definicja, doszłoby do zmiany tych warunków. No bo póki co warunkiem, powiedzmy, jest ta prędkość jakaś tam pieszego określona. I gdyby doszło do zmiany tej prędkości, no to jest zmiana warunku. Ja w tym momencie reaguję. I teraz, no zależy się od tego, jeżeli jestem tu, no to ja hamuję. A jeżeli jestem tu, no to ja w tym momencie ewentualnie uciekam na bok, bo o hamowaniu to już mowy nie ma. Albo na przykład zmniejszam prędkość. No, że zmniejszam prędkość, i tak zmniejszałem, tylko że oczywiście, no... A to przyznam się szczerze, sąd będzie oceniał jeszcze, czy pan rzeczywiście zmniejszał. Tam było mieszanie, bo nie sposób wjechać na rondo z pełną prędkością. To jest oczywiste, więc siłą rzeczy. Natomiast jak już tak wszystko dokładnie sąd ustala, no to myślę, że jeszcze ustali, z jaką prędkością pan jechał, czy była prędkość prawidłowa. Bo to jeszcze kwestia oceny. No, z całą pewnością była to prędkość znacznie mniejsza od dopuszczalnej administracyjnie, to na pewno. Ale przyznam się szczerze, jeśli chodzi o to nagranie, szczególnie pierwsze, są takiej pewności nie ma, myślę, że jeszcze to sobie... Zresztą w razie czego ja mam cały czas nagranie oryginalne, myślę, że te są będą wystarczające, żeby to... Bo one nie były przyspieszane ani nic, ani zwalnia. Żeby to ustalić, czyli krótko mówiąc, policzyć czas, prędkość i ustalić, z jaką prędkością pan... Ale to ja zdaje się, że też to chyba wyliczałem, bo w Wysokim Sądzie w aktach sprawy są wydruki z mojego bloga i ja tam właśnie zdaje się, że dokładnie też przeliczałem kadry poszczególne. Być może tak. I tam gdzieś tam w aktach sprawy jest, bo też myślę, że ponieważ sąd nie jest fachowcem, to zleci. Ale oczywiście ja też nie jestem, dlatego to jest to fachowcem. Dobrze. I jeszcze ostatnia sprawa, rozumiem już to wszystko, co miał pan do powiedzenia, tak? Znaczy Wysoki Sądzie, ja nie wiem. Sąd już pytań nie ma. O oskarżyciel publiczny? Jedno pytanie, Wysoki Sądzie. Czy pan obwiniony po zwolnieniu odnosi się do jej sytuacji na ulicy Gdańskiej? Jedną z prędkością taką, którą pan dał do jego dostrzeżowania z ulicą Słowackiego, czyli przed tym pojazdem skręcającym. Czy pieszy zdołoby wejść wtedy według pana zasady, czy podnieść tą nogę, żeby przekroczyć jezdnię? Na pasie ruchu.
Wysoki Sądzie, jeżeli chodzi o... Bo mówimy cały czas o tym pierwszym, którym się... zatrzymał się na wycepce. Nie mówimy o tych dwóch paniach pierwszych po prawie stronie. Tak, oczywiście, tak. Ten na wycepce. Tak. No więc Wysoki Sądzie, no to jest, to była decyzja pierwszego. W momencie, jeżeli pierwszy się zatrzyma, no to się zatrzyma, więc w momencie ja się dostosowałem do tej sytuacji, która była. Jeżeli by pierwszy kontynuował swoje przechodzenie, no to wtedy byśmy mówili o innej sytuacji. Być może ja bym się zatrzymał albo bym właśnie mu ustąpił, bo on był wtedy rozpoczął wchodzenie. Być może by tak było, nie wiem. Dobrze, to zgadzam, czy pytanie Wysoki Sądzie, czy według pana pierwszy też może stosować zasady wykręcenia do zaufania, tak jak jak najbardziej pierwszy powinien tę zasadę stosować. Właśnie dlatego pierwszy powinien doskonale wiedzieć, że kierujący pojazdem nie ma obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który wchodzenia na przejście nie rozpoczął. Bo nie może pierwszy liczyć na to, że kierujący będzie przestrzegał czegoś, co nie ma w przepisach. Decyzja pieszego zawsze. Czy chce rozpocząć wchodzenie, czy nie? I to pieszy ocenia. Moim zdaniem pieszy. Również może stosować zasady ograniczenia wyboru. Nie tylko może. No nie, ma. Pieszego, jak każdego innego obowiązku. Nie składzi na przejście takiej sytuacji. Kiedy nie jest możliwe przejście. To troszkę nie było troszkę inaczej było, bo chodziło o to, że pieszy ma prawo liczyć, że kierujący będzie przestrzegał przepisów, ale rzeczywiście przepisów ogłoszonych... Ale sądząc z tego, co pan wypowiedzi, to problem jest z interpretacją. Problem jest w tym, że mówimy o zafałszowanym przekazie, ponieważ wchodzenie na przejście dla, inaczej. Nie ma, trudno problem tłumaczyć pieszemu, który zostanie pogrążony albo ciężko ranny w wypadku, że źle zinterpretował przekaz. Ale chyba taka jest idea tego, co pan tutaj pana wypowiedzi. Wysokie Sądzie. Pańskim zdaniem będzie pan postawał na sprawie przekazy medialne dotyczące pieszeństwa na przejściu dla pieszych i w sposób, że tak powiem, jakiś tam interpretował przepisy, że ta interpretacja jest na pewno słuszna i wieści się mają do tego dostosować. Wysokie Sądzie. Mniej więcej jest taki jest ton tej pańskiej wypowiedzi przez te dwa terminy rozprawy. Wysokie Sądzie. Wysoki Sądzie, może nie tak. Chodzi o to, że celem tych projektów, które zostały przyjęte, znaczy projektów, które zostały przyjęte, bo został przyjęty projekt rządowy, ten cel został wielokrotnie wyjaśniony przez Ministerstwo Infrastruktury. I doprawdy... Właśnie dokładnie tak. I te przepisy i w trakcie... Projekt się nie zmawia, jeżeli w postaci ustawy, to de facto z punktu widzenia porządku prawnego jest nieuprawny. Oczywiście, że tak. Ale właśnie rzecz w tym, że te projekty, w których była mowa o pierwszeństwie pierwszego, oczekującego przed przejściem za pierwszym, one zostały odrzucone. Ich nie ma, a przekaz medialny poszedł taki, jakby one weszły w życie. A to jest nieprawda. No i ma pan absolutną rację, tylko problem polega na tym, że trudno potem wytłumaczyć rodzinie ofiary wypadku, w którym został wyrodzony na przejściu dla pieszych, że wypadł ofiarą błędnej interpretacji przekazów mówienia. Więc Wysoki Sądzie, więc ja teraz chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Albo dlatego, że pan jako prawidłowo interpretujący ustawy medialne przejechał go na przejściu, bo pańskim zdaniem ten pieszy nie miał pieszenia. Wysoki Sądzie, to nawet nie jest tak. Ja powiem w ten sposób. Ponieważ, jak Wysoki Sąd widzi, te obie sytuacje miały miejsce jeszcze stosunkowo niedawno po wejściu tych przepisów. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ja bym się teraz dokładnie tak samo zachował. Raczej wątpię, bo ten przekaz się tylko i wyłącznie utrwalił. I świadomość społeczna jest rzeczywiście taka, że pieszy zbliżający się do przejścia pieszych już ma... Ja myślę, że powinien pan zrobić inaczej. Po prostu przejechać kogoś na przejściu i spróbować ewentualnie w procesie karnym udowodnić, że
ten pieszy postępował zgodnie z przekazami medialnymi, ale nie zgodnie z literą ustawy. Nie, nie. Wtedy ten, myślę, że tak powiem, siła przekonywania wyroku uniewinniającego będzie na tyle silna, że może się nawet utrwalić w ogólnym przekazie społecznym. Nie, Wysoki Sądzie, to... Szkoda pieszego generalnie rzecz biorąc, ale może dla pierwszej idei ma, to można by było spróbować. Wysoki Sądzie, absolutnie nie. To jest oczywiste. Nie, nie, nie. Ja tak rozumiem ten pański wywód cały czas. Tak, nie, że to jest, nie jest ważne bezpieczeństwo pieszego, tylko jest ważna litera prawa. W związku z powyższym, skoro zgodnie z pańską interpretacją i wykładem przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym jest tak, a nie inaczej, to się wszyscy dołączą do tego dostosować, jeśli nie dostosują i tego powodu doznają krzywdy, to jest ich wina. To jest mniej więcej to, tej pańskiej wypowiedzi. Wysoki Sądzie, w obu sytuacjach, które są przedmiotem mniejszego postępowania, nie było... Też bardzo intensywnie rozważałem, patrzyłem, sprawdzałem, co się dzieje i Wysokie Sądzie, proszę mi wierzyć, gdyby jakakolwiek okoliczność wskazywała, że pieszy będzie chciał jednak rozpoczynać wchodzenie na przejście w sposób zagrażający własnym bezpieczeństwu, ale sześć przepisów. Ja Szczerowskiego nie odniosłam takiego wrażenia, że mam zawsze 40. Znaczy, Wysokie Sądzie, ja widziałem, że ten pieszy się zbliża, ale fizycznie nie było możliwości, żeby doszło do zagrożenia. Właśnie o to chodzi, nie. Że... No nie. Ponieważ nasze tory ruchu się przycięły w taki sposób, że ten pieszy jedyne, co musiałby, musiałby przyspieszyć kroku, żeby ewentualnie zahaczyć o tył pojazdu. Nie budzę. Dobrze, bardzo panu dziękuję za wypowiedź. Dobrze. To w związku z powyższym, mając na uwadze, to dzisiaj wyjaśnienie zmienionego, sąd odroczył jeszcze rozprawę na jeden termin, a termin